Moi drodzy, przeglądałem dzisiaj kalendarz liturgiczny, bo dziś czwartek 19 stycznia. No i natrafiłem na bardzo wiele ciekawych postaci, które wspominano, m.in. błogosławiony Sebastian Józef Pelczar, ale też inne ważne postaci dla Kościoła, święci błogosławieni. I na końcu tej całej listy, małą czcionką, przeczytałem dziś wspomnienie dowolne u Paulinów, wspomnienie świętego Makarego Wielkiego. No, jak to przeczytałem, to moje nerki zadrżały i bólem ścisnęło się moje serce, ponieważ jakże to wielki Makary Egipski, wielki święty asceta, ojciec pustyni, na końcu małą czcionką? Po prostu moje serce zadrżało i stwierdziłem, że muszę się dzisiaj upomnieć o wielkiego świętego Makarego Egipskiego, ponieważ to była postać niezwykła, wybitna, wielki ojciec pustyni, charyzmatyk, cudotwórca, który zgromadził wokół siebie potężną ilość mnichów, którzy raz za nim wyszli na pustynię. Wyobraźcie sobie, że Makary Wielki jako młody chłopiec postanowił żyć w takiej wielkiej jedności z Bogiem, znaczy młody mężczyzna, no i wyszedł na obrzeża swojej wioski, tam żył jak asceta w ubóstwie, w ogołoceniu, ale znalazła się jakaś no, niezbyt obyczajna młoda kobieta, która posądziła go o to, że stał się przyczyną jej ciąży. No i oczywiście cała wioska zleciała się po to, żeby Makarego ukarać. Zmuszono go do małżeństwa. Makary, który był Bogu ducha winny, nic takiego nie uczynił. Posłusznie nie przyznał się, że jest niewinny, tylko po prostu najzwyczajniej przez kolejne miesiące opiekował się tą młodą kobietą, posyłał jej tam jedzenie, pieniądze, zabezpieczał ją, żył osobno i kiedy nadszedł czas dla tej młodej kobiety porodu, nie potrafiła urodzić. W wielkich bólach cierpiała i w końcu przyznała się, że prawdopodobnie dlatego, że skłamała i no, wyrobiła Makarego w taką sytuację. Więc cała wioska zbiegła się u drzwi tej chatki, lepianki, tego szałasu Makarego po to, żeby go przeprosić, i kiedy on się o tym zwiedział, to najzwyczajniej uciekł. Uciekł na pustynię, postanowił żyć takim życiem samotniczym, mniejszym powiedzmy, ale bardzo szybko tyle wielkich znaków, ważnych cudów działo się wokół niego, jego mądrość tak promieniowała, że zgromadziło się wokół niego potężna ilość mnichów i utworzyła się najsłynniejsza pustynna osada mnichów egipskich, osada w Sketis. Tam właśnie w tym miejscu powstały słynne apoftegmaty ojców pustyni, czyli takie mądrościowe przypowieści o ich życiu. No i Makary był też słynnym bez bardzo niekonwencjonalnych metod pedagogicznych, kiedy jeden z jego uczniów przyszedł kiedyś do niego, mający problem z ludzką opinią i prosząc, żeby Makary powiedział mu, co ma zrobić, żeby dostąpić zbawienia. Makary kazał mu iść do pobliskich grobowców i leżeć tam zmarłych. No więc chodził między tymi grobowcami ów uczeń, obrażał ich, rzucał kamieniami, no i wyklinał tych zmarłych. Potem przyszedł i stwierdził, że ci zmarli niczego mu nie odpowiedzieli. Więc Makary posłał go raz jeszcze i kazał mu wychwalać zmarłych. Więc uczeń Makarego wychwalał, wielbił tych zmarłych. Przyszedł Makary, pyta i co? No i nic, znów nic nie odpowiedzieli. Więc Makary mówi, skoro ci zmarli, kiedy ich wychwalałeś, nic nie odpowiedzieli, kiedy ich lżyłeś, również nic nie odpowiedzieli, więc ty też stań się umarły dla świata i dla ludzkich opinii, a więc uwolnij swoje serce od ludzkich opinii, przekonań, stań się umarły w takim sensie dla świata, a wówczas dostąpisz zbawienia. Bo ostatecznie cóż mogą nam uczynić ludzkie opinie? Ani nas do zbawienia nie przybliżą, ani nas od zbawienia nie oddalą. Więc najzwyczajniej czasami trzeba być na nie obojętnymi. I na koniec, kochani, bardzo mój jeden z ulubionych apoftegmatów, świetny, o tym, jak pokonywać lęk wedle Makarego Wielkiego. Posłuchajcie. Kiedyś Abba Makary szedł ze Sketis do Trenuty i zaszedł na noc do jakiejś świątyni. Były tam liczne stare grobowce pogańskie, a on wziął jedną mumię i podłożył sobie pod głowę jako wezgłówek. Diabli, widząc tę jego odwagę, z zazdrości chcieli go nastraszyć i zaczęli wołać po imieniu, jakby do jakiejś kobiety. Chodź z nami do łaźni. A inny diabeł odpowiedział mi spod Makarego, jakby z tej mumii. Wędrowiec leży na mnie, nie mogę iść. Starzec jednak się nie przestraszył, ale najspokojniej zastukał ręką w mumię i powiedział: Wstawaj i leć w ciemność, jeżeli zdołasz. Na te słowa diabli zawrzasnęli wielkim głosem: Zwyciężyłeś! I zawstydzeni uciekli. Moi drodzy, weź przykład z Makarego i nie bój się byle czego, jeśli nie chcesz popaść w sidła złego. Tego nas uczy dzisiaj Makary. Upominam się o niego, bo to wielki święty, warto o nim pamiętać. Pozdrawiam Was serdecznie.